Przede wszystkim mobilny, taktyczny system łączności bezprzewodowej Guarana to nie jest tylko radiostacja. Jak sama nazwa wskazuje, jest to cały system, w którym oczywiście głównym sercem jest radiostacja, ale nie tylko. System jest gotowy przede wszystkim do przetwarzania informacji o bardzo wysokich klauzulach, jak również jest to wielozakresowa radiostacja, zakres częstotliwości od 2 MHz do 2 GHz i przede wszystkim, co najistotniejsze i co kluczowe w tym systemie, to jest to system całkowicie polski, opracowany przez polskich inżynierów. Jest to tak naprawdę konsekwencja działań, które RADMOR i Grupa WB prowadzi już od ponad 10 lat. W latach początkowych tego wieku na świecie doszło do takiej, jak gdyby można powiedzieć, rewolucji. Z radiostacji, które były hardware'owe i wszystko, co mogły wytworzyć, opierało się na komponentach elektronicznych, weszliśmy w erę radiostacji definiowanych programowo. I system Guarana jest to konsekwentnie rozwijany, oczywiście z naszymi partnerami, Wojskową Akademią Techniczną, Wojskowym Instytutem Łączności, którzy wspólnie w konsorcjum razem z RADMOR rozwijają przy udziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ten produkt od 10 lat. Guarana tak naprawdę łączy w sobie te wszystkie osiągnięcia, które RADMOR rozwijał, te wszystkie kompetencje, które budował przez lata, łącznie z projektami międzynarodowymi, w których uczestniczymy, tak jak projekt ESSOR, który ma za zadanie opracowywanie nowych standardów komunikacji, nowych waveformów do radiostacji programowych. I te wszystkie benefity z tych prac dzisiaj pokazujemy w Guaranie. Tak, oczywiście, jesteśmy w końcówce badań wstępnych, z których badaliśmy zarówno narażenia mechanoklimatyczne, sprawdzaliśmy łączność, robiliśmy testy polowe czy odporność na różnego rodzaju narażenia. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w przededniu badań kwalifikacyjnych, które nie tak jak w konwencjonalnych wyrobach odbywają się tylko w oparciu o program badań, ale są również nadzorowane i certyfikowane przez odpowiednie służby. Pamiętajmy przecież, że system łączności Guarana jest przystosowany do tego, żeby obsługiwać narodowe informacje o wysokich bardzo klauzulach tajności. Kompan Z to tak naprawdę cały system łączności, bo to jest, podobnie jak w Guaranie, nie tylko system, który może przesyłać informację słowną, ale to są przede wszystkim systemy, z których buduje się całe sieci i dzisiaj Kompan Z, mimo że wygląda bliźniaczo do wersji niezastrzeżonej, to proszę mi wierzyć, zarówno mechanicznie, jak i elektronicznie jest to zupełnie inny system, znowuż przystosowany do przetwarzania informacji zastrzeżonych, czy NATO restricted. Dzisiaj bardzo ważne jest budowanie sieci radiowych, sieci teleinformatycznych w oparciu o rozwiązania, które zapewniają nam odpowiedni poziom bezpieczeństwa i są przede wszystkim nasze narodowe. Zarówno projekt Guarana, jak i teraz wspomniany Kompan Z, są to projekty narodowe realizowane w kraju, do których 100% praw własności ma strona polska, czy to reprezentowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak w projekcie Guarana, czy poprzez Grupę WB, jak w przypadku projektu Kompan, ale jest ten system nadzorowany przez odpowiednie w Polsce służby i dlatego to jest taki stop. Łączność dzisiaj na polu walki to jest taki układ nerwowy wojska. Bez łączności nie odbywa się nic i nie zapominajmy o tym, że łączność dzisiaj to nie tylko sterowanie i przekazywanie głosu, ale również transmisja danych, danych wywiadowczych, danych o położeniu celów, danych o jednostkach, danych wszelkiego rodzaju, nawet o stanie zdrowia żołnierzy w zaawansowanych systemach monitorujących. Także na polu walki łączność jest nader kluczowa i
wydawałoby się, że posiadanie narodowych systemów łączności, narodowych rozwiązań jest tutaj bardzo kluczowe. Powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj wojna toczona jest w czasie rzeczywistym. Szybkość przetwarzania tej informacji, ilość przetwarzania tej informacji jest dzisiaj kluczowa, jak również jej bezpieczeństwo. Od rozpoznania celu do otwarcia ognia mija czasami tylko kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, więc jakość tych danych, zdolność do ich przetwarzania, zdolność do ich ochraniania jest tutaj kluczowe i dzisiaj RADMOR, jak również grupa WB dostarcza siłom zbrojnym takie rozwiązania, które mogą być konfigurowalne w różny sposób. Projekt Guarana, radiostacja czterokanałowa, gdzie możemy obsługiwać z jednej radiostacji różne szczeble taktyczne, czy radiostacje rodziny Kompan. To jest to, czym dzisiaj na targach się chcemy chwalić i co jest istotne z naszego punktu widzenia dla dzisiejszych sił zbrojnych i żołnierza.